Siemaneczko, z tej strony Saper, naczelny złomiarz tego osiedla. Witam was w moim kąciku zainteresowań. Kurde. Podano do stołu. Kurde. Jest to Motorola Symbol MC50, czyli Pocket PC, Palmtop, jak kto woli. W każdym razie skaner kodów kreskowych z Windowsem Mobile 2003 Second Edition, który udało mi się wylicytować na Allegro za 56 zł, a z przesyłką wyniosło to 72 zł. W sieci znalazłem instrukcję sugerującą, że była też wersja tego Pocket PC z Windowsem Mobile 5, ale nie znalazłem żadnych plików aktualizacji dla tego urządzenia. No i z tego co pamiętam, tam w aukcji nie było podane, czy będzie tutaj Windows Mobile 2003 czy piątka właśnie, a szczerze mówiąc to liczyłem na tą piątkę, bo Windowsa Mobile 2003 już kiedyś przerabialiśmy. Dziś tamten film może być już nieco niestrawny, natomiast w tym materiale mniej będę skupiał się na samym Windowsie, a bardziej chciałbym przyjrzeć się specyficznym cechom tej Motorola. Mój egzemplarz posiada klawiaturę QWERTY, ale instrukcja podaje, że w ramach tego modelu były też urządzenia bez takiej klawiatury. Motorola Symbol wyposażona jest w procesor ARM, a konkretnie Intel Xscale PXA270, taktowany na 520 MHz, 64 MB pamięci RAM i tyle samo ROM. Tym razem nie rozbieram urządzenia, chcę żeby jeszcze podziałało, może następnym razem. Na froncie u góry znajduje się logo, głośnik słuchawki, dioda skanera i ładowania, dioda wyzwalania programem oraz przycisk Power. Poniżej 3,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 240x320 z oporowym panelem dotykowym. Na samym dole jest klawiatura QWERTY z dodatkowymi modyfikatorami, niebieskim i pomarańczowym, a pod niebieskim znajduje się mikrofon. Z prawej strony przycisk wyzwalający skaner, przycisk w instrukcji obsługi nazwany jako akcji, port IRDA oraz suwak blokujący klawiaturę. Z lewej strony zdublowany przycisk wyzwalający skaner, przyciski głośności oraz naklejka gwarancyjna, niestety nie wiadomo czyja, którą zaraz stąd urwę, bo szpeci całe urządzenie. Raczej przyznać trzeba, że całe to PDA jest dość ładne, dlatego zastanawiam się, po co robić ładne urządzenie, skoro nakleja się na nie takie gówna. Ja wiem, że jest to urządzenie do pracy, no ale jednak, zresztą jak widać naklejono to gówno w taki sposób, że zniszczyło się podczas używania i co? Po gwarancji? U góry kolejne ciekawostki, złącze słuchawkowe z gumową zaślepką, złącze kart pamięci lub rozszerzeń w kształcie kart pamięci, które również posiadało przykręcaną zaślepkę, zgubioną przez poprzedniego właściciela. I wreszcie skaner kodów kreskowych. Instrukcja podaje, że mogły być tutaj zastosowane trzy typy tego skanera, nazwane Linear, Imager i Camera. Po kształcie okienka i jego umiejscowieniu wnioskuję, że jest to ten Imager, czy jak to tam czytać. Skaner ma postać dziury w obudowie i na pierwszy rzut oka tak to wygląda, jak jakieś uszkodzenie. Wewnątrz znajduje się kamera, laser ze szkiełkiem układający wiązkę na kształt celownika oraz dioda doświetlająca. Pracuję właśnie nad przygotowaniem filmu, a konkretnie szukam książek posiadających kod kreskowy. Mam tutaj kilka takich wytarganych zwiaty, które są ciekawostkami. Dziś nie o tym, ale zauważyłem coś ciekawego na obrazku. Jak nie powiem o tym teraz, to później na pewno zapomnę. Jest na tym obrazku Canon 260E. Już nie pamiętam. 91 do 94 roku. Produkcja chyba. Nagrywający zdjęcia na takie dyskietki. Jest to aparat fotograficzny. No nic, ciekawostka, a my wracamy już do Motorola. A całość zabezpieczona jest, zdaje się, szkłem. Znajduje się tutaj jeszcze uchwyt wiązania sznurków i opaski i slot na stylus. U dołu jest port komunikacyjny z USB do połączenia z komputerem oraz UART-em dla zewnętrznych dodatków. Z tyłu obok uchwytu do wiązania sznurków ostrzeżenie przed laserem, głośnik, który potrafi wydać z siebie naprawdę konkretny jazgot, z prawej suwak odłączający baterię na czas transportu, suwak odblokowujący baterię z gniazda oraz przycisk reset. Nad baterią znajduje się logo Symbol, a na samej baterii umieszczono logo Designed for Windows Mobile. Bateria jest litowo-jonowa o napięciu 3,7 V i posiada pojemność 3600 mAh. Producent, co bardzo uprzejmie, oznaczył pinout tej baterii. Zaczerwienienie paska sugeruje, że bateria miała kontakt przynajmniej z wilgocią. W gnieździe baterii, oprócz naklejek ze standardowymi informacjami, ponownie czerwonym wskaźnikiem kontaktu z wilgocią, znajduje się również naklejka licencyjna Windows
Mobile 2003. Oprócz USB, UART-a i podczerwieni, urządzenie posiada Wi-Fi, a waży 260 gram z baterią. Cholerne plomby, naprawdę niełatwo jest to stąd zedrzeć. Do tego Pocket PC, w zestawie dostałem kartę SD o pojemności 512 MB, całkiem elegancki futerał z klipsem, dock z funkcją połączenia USB oraz ładowania dodatkowej baterii, dodatkową baterię taką samą jeśli chodzi o pojemność i kontakt z wilgocią oraz zasilacz 5,4 V 3A z wtyczką pasującą do docku oraz co ciekawe do PSP, więc już sam ten zasilacz jest ciekawym nabytkiem. No siemaneczko, witam kilka dni później. Ładny tu mi się pierdolnik zrobił. To może na początek zasymuluję pierwsze uruchomienie takiego urządzenia. W tym celu je permanentnie zresetuję, co polega na przyciśnięciu prawego przycisku skanowania, przycisku włączania i tutaj wdłubania się w reset. Na początek wyświetla się logo z niepełną nazwą MC50, to jest MC5040. No i pierwsze uruchomienie wita użytkownika znanym nam już PISD. Następnie należy skalibrować ekran. Tą część jeszcze rozumiem. Nie rozumiem natomiast tej części, która pokazuje w jaki sposób używać urządzenia. Po każdym restarcie trzeba to robić od nowa. Po wybraniu strefy czasowej automatycznie uruchamia się nastawa zegara i jest to moment kluczowy do przejęcia kontroli nad tym PDA, ale o tym za chwilę, gdyż po zatwierdzeniu nastawy uruchamia się program ESP2, który uniemożliwia już zrobienie na PDA czegokolwiek innego. Przede wszystkim znika start. Start można co prawda wywołać skrótem klawiaturowym, ale kliknięcie czegokolwiek przywróci program ESP2 albo poprzednio wybrane menu. Jest tutaj uruchomiony pod program, który uniemożliwia grzebanie w systemie. Zapewne, żeby, nie wiem, pracownik sobie każdy ziom zbiera złom na przykład nie puścił w odtwarzaczu. Z programu ESP2 można przejść do programu Leads to Go, Pocket Excela, Pocket Worda, Pocket Kalkulatora i ustawień zegara. Leads to Go służy do skanowania kodów kreskowych, dodawania notatek do takiego skanowania i zapisywania gdzieś w pamięci urządzenia albo na karcie. Niestety nie mogę dobrać się do żadnych opcji tego programu, ponieważ jest tutaj jakieś hasło. Prawdopodobnie nie jest to hasło domyślne albo źle szukałem. Jeśli chodzi o skanowanie, to do tego przejdziemy. Zabawną rzeczą jest kilka paskudnie nagranych i miejscami przesterowanych filmów instruktażowych odnośnie używania PDA. Można z nich się dowiedzieć na przykład, jak ładować baterię. This is the ESP2 in its cradle. To change the battery, look at the back side of the unit. Ja rozumiem, że 2004 to już jakiś czas temu, nie? Ale jakość tych filmów jest uderzająco zła, jak na tak zdawać by się mogło profesjonalne urządzenie. Coś się wysłowić nie mogę dzisiaj. Jak widać, odtwarzają się w Windows Media Playerze. Nie jestem pewien, czy ja mogę pokazywać te filmiki, ponieważ z jakiegoś powodu mogą one być objęte prawami autorskimi. Jednak wolałbym, żeby mi tego filmu nie zdjęto za te prawa autorskie. Skanowanie w programie Leads to Go wyzwalane jest prawym lub lewym przyciskiem skanowania. Zaskoczeniem dla mnie było, że kod odczytywany jest najlepiej z pewnej odległości od urządzenia. Myślałem, że trzeba przytykać te kody znacznie bliżej. Oprogramowanie to, i będę dzisiaj chyba cały odcinek machał tym rysikiem, wyprodukowane zostało przez firmę Bartizan Connects. O! Czyżby udało mi się to poprawnie wypowiedzieć? Pewnie nie, ale trudno. Której to firmy kody są ponaklejane również na urządzeniu i baterii, co drażni mnie okrutnie i myślę o tym, żeby je też stąd pozdzierać i wyczyścić izopropanolem pozostałości kleju. Ale wracając do oprogramowania, służyło jako część systemu CRM, czyli za Wikipedią, system informatyczny, który automatyzuje i wspomaga procesy na styku klient-organizacja w zakresie pozyskania oraz utrzymania i obsługi klienta. A tutaj tak w ogóle odpaliłem sobie demo takiego systemu. Ewidentnie zarządzać można tutaj kontaktami, wiadomościami i chyba, nie wiem, zadaniami do wykonania względem takiego klienta. W tym Pocket PC zachowały się nawet logi ze skanowania programem Leads to Go, które sugerują pracę w jakiejś firmie farmaceutycznej. Mowa tu o oksykodonie według Wikipedii, organicznym związku chemicznym, pochodnym kodeiny, silny opioidowy lek przeciwbólowy, syntezowanym po raz pierwszy w 1916 roku w Niemczech
Stebainy. No, coś takiego. Tak więc z zebranych poszlak, że tak powiem, wydaje mi się, że ten konkretny egzemplarz służył do sczytywania identyfikatorów potencjalnych klientów na jakichś targach. Później na podstawie takiego kodu można było dane kontaktowe do klienta uzyskać. Tak sobie wyobrażam, że mogło to działać. Zresztą to, co udało mi się znaleźć w internecie, mówi o tym, że Motorola Symbol MC50 sprzedawana była przez firmę Bartizan Connex jako Expo Leads to Go właśnie pod taką nazwą. Ja chyba zakręciłem za mocno. Do takiego właśnie celu. Jak nazywała się firma farmaceutyczna? Nie dowiedziałem się, nawet gdybym się dowiedział, to i tak bym nie powiedział, prawda? Więc dobra, jak do tej pory, to chyba trochę wieje nudą. Posiadając już taki bagaż nie bardzo użytecznej wiedzy, fajnie byłoby poużywać po prostu Windowsa. Trzeba w tym celu wrócić do etapu ustawienia zegara. W tym momencie aktywne jest menu Start i działają wszystkie ustawienia. Trzeba przejść do Settings, System, Pamięć, uruchomione programy i zabić proces Install BART. Od tej pory do następnego uruchomienia można normalnie korzystać z Windowsa, ale żeby zapobiec ponownemu uruchamianiu się tej aplikacji, trzeba przejść do menadżera plików, w pamięci urządzenia przejść do platform i znaleźć plik startup. Najlepiej zmienić mu nazwę, żeby go nie utracić i od tej pory nie powinien się już uruchamiać. Doszedłem do tego w zasadzie na chybił trafił. Grzebałem, aż wygrzebałem. Teraz już nawet po twardym restarcie urządzenia oprogramowanie się nie uruchomi, a gdybyśmy chcieli jednak z niego skorzystać, to wystarczy kliknąć właśnie ten plik. Można również przywrócić mu nazwę, co przywróci funkcjonalność całemu urządzeniu. Wygląd i funkcjonalność Windowsa Mobile 2003 mamy już przerobione przy okazji filmu o tych PDA ze śmietnika. Nie będę się więc zagłębiał, powiem tylko na krótce, że system posiada coś na wzór pulpitu z desktopowych wersji Windows. Jest to aplikacja o nazwie Today, wyświetlająca na pulpicie m.in. zadania czy wiadomości. Jest też menu Start, co mogliście już zauważyć, z ograniczoną ilością wyświetlanych programów. Do wyświetlenia wszystkich zainstalowanych programów służy zakładka Programs, a jakże jest menadżer plików, Internet Explorer, kalendarz, klient poczty, MSN Messenger, Pocket Office i to właściwie wszystko takie podstawy. Natomiast w zakładce Settings są wiadomości. Ustawienia. Nie są jakieś mocno rozbudowane, ale wystarczające jak na takie urządzenie. Zapytałem Was ostatnio o między innymi modyfikacje i paczki softu do Windows Mobile 2003. Odezwał się do mnie między innymi Wooden Cars, podsyłając kilka linków w większości prowadzących do Zielonego Gryzonia. Ponieważ jest już czwartek, nie zagłębiam się mocno w to wszystko. Zwróciłem jednak uwagę na program modyfikujący nieco wygląd. Tak wygląda instalacja jakiegoś programu z pliku KB. Można również instalować z plików exe, ale jak już mówiłem, mamy to za sobą. Jak wspomniałem, program zmienia wygląd, a mianowicie dodaje na pulpit kilka kategorii. Z najbardziej użytecznych jest tutaj wskaźnik naładowania baterii, którego normalnie w systemie brakuje, oraz możliwość szybkiego ustawienia podświetlania, co też jest ukryte w ustawieniach. Jako ciekawostkę dodam, że znalazłem w sieci trochę motywów, które wrzucone do folderu Windows dadzą się ustawić poprzez ustawienia aplikacji Today. Niestety większość to nieczytelne i zboczone gówna. Najlepszym motywem jest tutaj Bliss bezpośrednio od Microsoftu. Dodaje tapetę podobną do tej z Windowsa XP. W menu Start dostępny jest program MC50 Demo, wyprodukowany najprawdopodobniej przez samą Motorola. Umożliwia on przetestowanie praktycznie wszystkich funkcji PDA, na przykład diod, i dopiero dowiedziałem się, że są tutaj wibracje, które zresztą sprawiają wrażenie, jakby miało coś zaraz odpaść od tej Motorola. Poza tym można przetestować klawiaturę i tutaj system wyświetli ciśnięcie przycisku, jego znaczenie w systemie oraz puszczenie się. Uzyskać informacje o różnych rodzajach pamięci, przetestować ekran, Wi-Fi albo głośnik. Można również zapuścić wieloetapowy test właściwie wszystkiego, co znajduje się w urządzeniu. Znajduje się tutaj oczywiście program do skanowania kodów, który z jakiegoś powodu radzi sobie z tymi kodami jeszcze lepiej niż oprogramowanie Leads to Go. Dodatkowy menadżer plików, nie wiem po co, chyba jakby Microsoft nie dał, przy czym jest on całkiem funkcjonalny, można kopiować, przenosić i tak dalej. Dyktafon, dupa. Dyktafon, dupa.
przy czym nagrywane pliki WAV są naprawdę kiepskiej jakości i pełne szumów. Dość rozbudowana aplikacja ustawień sprzętu, naprawdę na tyle rozbudowana, że boję się cokolwiek tutaj klikać, żeby nie napsuć, gdyż absolutnie nic nie jest wytłumaczone, do czego te ustawienia służą, a domyślać się nie chcę. Pewnie twardy reset urządzenia załatwiłby sprawę, ale mimo wszystko. Program PC Link, jakieś informacje, no i rzecz myślę najciekawsza, program umożliwiający zrobienie zdjęcia kamerą skanera. Dziś udało mi się zrobić zdjęcie reklamówki. Zdjęcie takie ma rozdzielczość VGA i program oczywiście umożliwia zapisanie go. Właściwie to w dzisiejszym odcinku jest mało miejsca na żarty, a to dlatego, że mam napisany tekst i próbuję go jednocześnie realizować i jeszcze nagrywać ujęcia, a zwykle robię tak, że jak mam napisany tekst, to czytam go do mikrofonu, a później robię sobie ujęcia, a jak nie mam tekstu, to jadę na pałę. Dzisiaj robię taki miks i już widzę, że może być trochę nudniej, ale mam nadzieję, że sama ta Motorola, sam temat tej Motoroli wynagrodzi trochę tą nudę. Poza tym w takich temperaturach jak są teraz, to ja po prostu myśleć nie potrafię, nie? Przejdźmy więc, myślę, do nieco ciekawszych rzeczy, a będzie to uruchomienie internetu. W tym celu po pierwsze w ustawieniach trzeba włączyć radio Wi-Fi. Wtedy, po jakimś czasie oczywiście, bo nie może być tak od razu, na pulpicie pojawi się ikona menadżera ustawień Wi-Fi. Można tu wybrać sieć z listy oraz ustawienia, ale z moim Connect Boxem nie udało mi się połączyć. Być może chodzi tutaj o zbyt stare protokoły komunikacji, czy czym to jest. Żeby nie psuć sobie ustawień na głównym routerze, postawiłem więc dodatkowy, oraz którego stroną startową jest router login net, co kurwa z jakiegoś powodu przenosi mnie notorycznie na stronę Netgeara czy Netgeara, ponieważ raz przez przypadek wpisałem ten adres będąc podłączonym do innej sieci. W każdym razie ustawiłem w nim otwartą sieć Wi-Fi, jednak z whitelistą, co oznacza, że wyłącznie laptop, z którego zarządzam routerem oraz samo PDA właśnie, może się do sieci podłączyć. Zrobił się tutaj właśnie całkiem niezły bałagan, ale tak jest zawsze, kiedy próbuję cokolwiek nagrać, więc standard. A więc w ten sposób uzyskałem połączenie internetowe na PDA. W zakładce status menadżera sieci można podejrzeć jego prędkość, sygnał. Ciekawą funkcją również jest możliwość spingowania dowolnego serwera. W tym przypadku, jak widać, Google działa. Internet Exploder, zanim przejdzie na jakąkolwiek stronę, myśli naprawdę długo. Na dodatek każe ustawiać jakiś serwer proxy. Pojęcia nie mam dlaczego. Nie rozumiem tych ustawień, ponieważ jest tutaj możliwość co najwyżej dodania jakiegoś połączenia modemowego. Nie jest to dla mnie za szczególnie logiczne, ale coś tam podziabie i potem działa. Z tym, że jak wspomniałem, trwa to i trwa, i trwa, i trwa. Jak już się gdzieś połączy, to przechodzenie po podstronach działa, jak widać, całkiem szybko. Na dodatek strony są skalowane do rozmiarów wyświetlacza. No, szybkie działanie strony Piteusza to głównie jego zasługa, ale jak widać, nie ma tragedii z tym Internet Exploderem. Będzie on miał natomiast problem ze stronami HTTPS, a w zasadzie w ogóle ich nie otworzy. Kolejną ciekawą stroną HTTP, którą znalazłem szukając informacji odnośnie urządzenia HIS od Ericssona, które na pewno kiedyś pokażę w jednym z filmów, jest archiwum polskiej telekomunikacji. Gość prowadzi tutaj stronę na temat historii internetu w Polsce właśnie. Przy okazji celowo ma wersję strony w HTTP. Rozwiązaniem problemu z HTTPS-em jest oczywiście wpisanie m.opera.com, gdyż okazuje się, że wersja 5.1 Opery Mini dostępna jest bezpośrednio na Windows Mobile 2003. Po kliknięciu w link można od razu zaznaczyć, że chcemy zainstalować. Opera Mini 5.1 działa na tym PDA wręcz rewelacyjnie, zarówno pod względem responsywności, jak i czasu wczytywania stron. Da się tu nawet zalogować na Facebooka. Oczywiście dzieje się tak dlatego, że Opera posiada własny serwer proxy, przez który wszystkie żądania są przetwarzane, a przy okazji strony dostosowywane są do wyświetlania mobilnego. Niestety na naszą klasę, która wreszcie zdechła swoją drogą, już zalogować się nie udaje. Wiele innych stron jest jednak czytelne, nawet popularne agregatory reklam, także da się żyć z tą Operą Mini. W ogóle zastanawiam
zastanawia mnie, że oni przez tyle lat jeszcze nie wyłączyli tych swoich serwerów. To będzie bardzo duża strata, kiedy w końcu to zrobią. Może wreszcie zrobiłbym jakiś krótszy format i nagrał kiedyś film o samej Operze Mini na przykład. Chociaż znając mnie, to zacznę kopać i wyjdzie z tego znowu 20 minut. Ale powiedzcie, co myślicie o takim krótszym formacie, o jakimś programie na przykład. Znalazłem na to Pocket PC parę gier. Zwykle są to jednak jakieś popierdółki opierające się na łączeniu kształtów czy kolorów. O, chyba mamy tutaj jakiegoś buga. Jakaś podróba lemingów. W zasadzie to podesłaliście mi naprawdę duże paczki gier, ale testować teraz je wszystkie, żeby trafić na jedną dobrą, to naprawdę trudno. Większość to naprawdę takie głupoty. Z tych, co znalazłem oczywiście. No, mógłbym posiedzieć nad tym PDA dłużej i znaleźć coś ciekawego. Natomiast myślę, że na razie sobie to odpuszczę, a zajmę się filmem, który planuję na za 2 tygodnie, a traktował on będzie o Windowsie 10 ARM na Lumiach. To też będzie temat, który mnie kurde zmęczy. Na tej to nawet Wi-Fi i dźwięk działa, tyle że przywróciłem tutaj Windowsa 10 Mobile. To Pocket PC nie ma też szans pełnić za bardzo roli konsolki, ponieważ takie Wormsy na przykład nie wykrywają wszystkich przycisków, które chciałbym użyć. Sterowanie nimi nie jest zbyt intuicyjne, poza tym nigdy nie wiadomo, w jakim trybie jest klawiatura, a to sobie można w sumie się przyzwyczaić do przełączania tego. Na dodatek jedyne wykrywane przyciski to te oznaczone na niebiesko. Trzeba ten tryb najpierw włączyć. No może dałoby się do tego przyzwyczaić. No dobra, te Wormsy jako tako działają. Inna rzecz, że dzisiaj już jestem przyzwyczajony jednak do smartfona. W czasach, kiedy takie urządzenia były nowością, w tym 2004 roku, kurde, jakbym miał dostęp do takiego urządzenia, to chyba, nie wiem, zesrałbym się ze szczęścia czy coś. Więc już nawet nie zwracałbym uwagi na te cholerne przyciski. No biorąc pod uwagę też, jak w 2004 wyglądały zwykłe komórki. No właśnie, co tam wyszło w 2004. No, Sony Ericssonów to na przykład T610, to nie miało jeszcze maszyny wirtualnej jawy nawet. No nie wiem, ale obstawiam, że nie miał. Tutaj MGSM podaje, że miał 40 MHz procesora. Ja wiem, że to są różne klasy urządzeń. Po prostu mówię, że jak w 2004 roku miałbym takie urządzenie, to już bym srał pies na te przyciski, na to, że coś tam trochę niewygodnie. Byłbym królem osiedla, kurde. Jedno, co by się w tym systemie przydało, być może jest, a nie wiem, to Alt, Control i Delete. No siemaneczko, kolejny dzień nagrań. Z ciekawszych rzeczy, które znalazłem, jest DOSBox, którego obsługi zdążyłem zapomnieć przez ostatnie kilka dni. Dobra, chyba mi się przypomniało. W każdym razie chciałem powiedzieć, że DOSBox pozwala uruchomić na przykład Dooma na DOSa. Tutaj przy okazji widać problemy wyświetlacza przy mocnym świetle. A jeśli o Dooma na DOSBoxie chodzi, to jest to w zasadzie sztuka dla sztuki, bo nie ma tutaj wystarczającej liczby klatek. DOSBox ma swój keymapper, ale nie chciało mi się w to oczywiście bawić. Udaje się również uruchomić Wolfensteina 3D i tak jak mówiłem w przypadku Wormsów, nigdy nie wiadomo, w jakim trybie jest klawiatura. Kurde, próbowałem się w to wcześniej bawić, ale czuję, że spędziłbym nad tym naprawdę za dużo czasu. Dla mnie jest to bardziej ciekawostka niż faktyczny, realny sposób na ogrywanie Wolfensteina. Cholera, jak teraz stąd wyjść? Kurde, skoro to wszystko jest tak podobne do zwykłej klawiatury komputerowej, to mogliby tu dać zwykły przycisk Escape, co nie? To w sumie jak mam chwilę czasu albo bułkę chleba, to pokażę, jak wygląda obsługa tego DOSBoxa. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to zamontować folder z grą. Więc należy wpisać /c/wolf. Ok, zamontowano. Następnie wybrać C. Można sprawdzić zawartość folderu, tak jak w DOSie. Dir. A teraz wystarczy wpisać nazwę aplikacji. Wolf 3D. No i patrzcie, jako tako śmiga. Nie mam zielonego pojęcia na temat klawiszologii. Ja niestety jestem zbyt leniwy na taką przygodę. Za bardzo jestem rozpieszczony rozwiązaniami z dzisiejszych gier. A przebicie się przez tą klawiszologię jest dla mnie mordęgą. Okazuje się, że gdyby było ich mniej, to byłoby lepiej jednak. Szczególną upierdliwością DOSBoxa na PDA jest mały ekran, co powoduje, że litery nie są zbyt czytelne i są małe. Na aparacie to wygląda nawet lepiej niż w rzeczywistości. W rzeczywistości to muszę wręcz łeb włożyć w ten ekranik. Zatem układ jest poziomy, a klawiatura pionowa, co powoduje, że podczas wpisy
wpisywania trzeba mieć coś bokiem, albo tekst na wyświetlaczu, albo samą klawiaturę właśnie. Z kolei klawiatura ekranowa nie jest zbyt wygodna, ponieważ nie mieści się na ekranie i trzeba ją przesuwać góra-dół. Także tyle byłoby z DOSBoxa. Mimo wszystko uważam, że to naprawdę fajna ciekawostka. W Windowsie Mobile 2003 domyślnie zainstalowany jest Windows Media Player w wersji 10. Podobno obsługuje pliki MP3, WMA, WMV i 3GP. Nie udało mi się uruchomić plików 3GP. Pliki MP3 jednak działają. Ciekawostką jest, że w przypadku plików WMV odtwarzane są rozdzielczości wyższe niż rozdzielczość ekranu. Tu bez problemu uruchamiany jest plik w rozdzielczości 640x480. Trochę szkoda, że przy przyciszaniu program wychodzi z trybu pełnoekranowego. Okej, no odtwarzane może są, ale klatkują i powodują glitche. Z kolei plik w natywnej rozdzielczości 320x240 odtwarzany jest w zasadzie bez problemów. Wszystkie te metale mieć, by wzbogacić się na szynie. Aby nigdy nie mieć kaca. Gdzieś czytałem, że istnieją dodatki do Media Playera, podobno rozszerzające go o obsługę formatów DivX, jednak nie instalowałem ich. Nawet jeśli zadziałałyby, oglądanie czegokolwiek na tym ekranie mija się z celem. Głośnik też w sumie nie pomaga w odbiorze, w sensie jest beznadziejny. I tak, pamiętam, to jest urządzenie do pracy, mówię to już któryś raz, ale myślę warto wspomnieć. Podsumowując, Motorola Symbol MC5040 to naprawdę fajna ciekawostka, szczególnie w tak dużym zestawie, jak udało mi się ją kupić. Myślę, że gdyby przy niej trochę posiedzieć, udałoby się zrobić znacznie więcej. Trochę zawiedziony jestem, że jednak nie znalazłem na niej Windowsa Mobile 5. Bawiłem się nią dobre 2 tygodnie, próbując nawymyślać. Na dzisiejsze czasy to urządzenie mocno odstaje. A co do PDA, które przez cały film leżało gdzieś z tyłu w kadrze, kupiłem je za 10 zł na Allegro lokalnie. Nie spodziewałem się bajerów, jednak spodziewałem się, że mimo wszystko będzie chociaż trochę działać i dokładnie tyle dostałem, trochę działa. Sprzedawca nie miał do niego ładowarki, chociaż mi się wydaje, że jak ktoś pisze, że nie ma ładowarki, to doskonale wie, że coś jest z urządzeniem nie tak. To znaczy, nie chcę generalizować i być niesprawiedliwym czy nieuczciwym, cena też była niska, więc nie ma co narzekać, jednak ja sprzedając jakieś urządzenie, wolałbym od razu powiedzieć, w jakim jest stanie, zamiast potem narażać się na gniew kupującego. Połowa rysika została w środku. Tak to urządzenie jest sprawne. Przylutowałem od razu zasilanie. Jest na nim również Windows Mobile 2003. Jak widzicie, czasem wyświetla w miarę poprawnie, a czasem dzieją się różne pierdoły z kolorami. Chodzi o to, że ktoś, otwierając to PDA, uszkodził taśmę ekranu, stąd wszystkie jego problemy. Teraz się zastanawiam, czy Windowsa Mobile 2003 można przełączyć w tryb czarno-biały, w sensie odcienie szarości. Wydaje mi się, że to mogłoby przywrócić mu sprawność kosztem koloru. Inna rzecz, że oczywiście myślałem na temat wymiany wyświetlacza w tym PDA. Za cenę wyświetlacza mógłbym kupić takich gówien karton w zasadzie. No nic, będziemy kombinować. Ktokolwiek dotarł do tego momentu, to bardzo dziękuję. Mówił dla was Saper, pozdrawiam, cześć. A teraz posprzątać ten pierdolnik i dokończyć montaż, gdyż jest piątek, 22:40.